7654321. Salut, друзья. Siemaneczko, ziomki. Słuchajcie, kurwanska. Dzisiaj fajna sprawa. Będziemy pić. Słuchajcie, przyszły mi w końcu testery z firmy Fitalco. Miałem ochotę przetestować. No i teraz będziemy mieli okazję. Zobaczymy sobie. Dzisiaj przetestujemy sobie cukiereczki. Kolega prosił, żeby przetestować alkoholowe baryłki. Zobaczymy, czy po całej paczce naprawdę coś tam się pokaże na alkomacie. Następnym razem przetestujemy sobie browarki. Myślę tak przetestować ze dwa browce o godzinie 12 w nocy i potem z rana sobie pik na alkomat. Zobaczymy, czy coś jest. Później sobie jeszcze potestujemy w innych sytuacjach, typu jakieś tam alkohole mocniejsze. Jest okazja, kurwa, wypić. Przyszły trzy sztuki. Pierwszy tester Fit Alco Dat 2. Drugi to jest Fit Alco Galaxy Plus. Git malina, kurwa. No i trzeci Fit Alco Grafit. A więc porównamy sobie mniej więcej co i jak. Czy będą duże rozbieżności w wynikach testu. No i git malina. Zaraz wpierdalam cukierki. Zawsze chciałem tak przetestować, powiem wam. Jest okazja, git malinka. Zaraz zjemy sobie baryłeczek. Kurwa, na spirytusiku. Sprawdzimy sobie na początku, wiecie tam, jak to będzie przed, po zjedzeniu, tam nie wiem, z 15 minut. Nieraz tak na imprezce się tam zje cukierka, wsiada się w samochód, jedzie. Dobra, git malina, zaraz sprawdzimy. A więc sprawdźmy sobie pierwszy z nich. To jest Fit Alco Dat 2. Składany ustnik, certyfikowany, intuicyjny. Bądź bezpieczny, bądź pewny, sprawdź poziom alkoholu. Powiem wam, zawsze chciałem sobie kupić, a nigdy tak człowiek się jakoś nie garnął do tego. Zobaczymy, co i jak. Czy jest proste w obsłudze w ogóle. A jak widać, mały, fajny i fikuśny. Mamy instrukcję obsługi. Tu specyfikacja, wymiary. Czas przygotowania do pracy 15 sekund. Czas podania wyniku do 10 sekund. Czas wydechu podczas pomiaru 10 sekund. Czas do ponownego testu mniej niż 60 sekund. Są przy tym ustniczki. Widać odlicza do pierwszego testu. Oczywiście jeszcze nic nie jadłem, jeszcze cukierków, nic nie piłem. No i człowiek instrukcji nie czytał i... podaję chyba w procentach. No i dobra. Sobie później przetestujemy. Kumam, o co chodzi. A więc nie jest to jakaś tam instrukcja obszerna czy tam trudna. Jest fajna sprawka. Tu mi się podoba, to włóżmy. Otwórzmy teraz drugi Fit Alco Galaxy Plus. Co my tu mamy? Jakieś etui chyba na... Tak. Mam etui, instrukcję obsługi. Alkomacik. Ten jakiś chyba z wyższej półki. Coś mi się wydaje. Bateryjki. C
są w gratisie, także nie trzeba latać szukać baterii. No taki fikuśny jak telefon komórkowy. Powiem wam, urządzenia leciutkie, malutkie. Tu nam pokazuje diodowo chyba. Tu się czas chyba odmierza. No i teoretycznie pewnie teraz trzeba dmuchać. Powinniśmy wtedy dmuchnąć i pewnie jakbyśmy byli pod wpływem alkoholu, by nam wykazał. Czas przygotowania do pracy od 15 do 35 sekund. Czas podania wyniku od 3 do 22 sekund. Czas wydechu podczas pomiaru 5 sekund. No dobra. Także mamy ten. Jeszcze sobie otwórzmy ten ostatni. To jest Fit Alco Grafit. On jest w jakimś takim pudełku. O, tutaj już mamy bardziej chyba profesjonalne urządzenie. Jest na baterię 9-woltową. Instrukcja obsługi, certyfikat. Przygotowanie do pracy do 35 sekund. Czas podawania wyniku do 35 sekund. Czas wydechu podczas pomiaru 5 sekund. Oczywiście, co ja tu będę instrukcję czytał, jak ja się znam. Każdy Polak się zna, nie musi instrukcji czytać. Kurde, nareszcie człowiek będzie bezpiecznie wyjeżdżał z podwórka. Bezstresowo. Odpalmy urządzenie. No, ten ma chyba jakieś regulacje, widziałem. Oczywiście tutaj odmierza, pokazuje nam stan baterii. Jest gotów. Może dmuchnąć, może już kurwa coś mam. Także tak, przejdźmy może do cukierków. No, widzicie, wyłączył się, nikt nie dmuchał, to się wyłączył. A więc możemy testować. Czekajcie, może dla testu dmuchnę. Zobaczycie, że nic nie piłem jeszcze. Majster kurwa nic nie pije. Dzisiaj Stasia nie nagrywałem, to nie piłem. Dobra. No i co? Trzeźwy, no. A więc ziomki, dzisiaj git malinka. Zabieramy się za cukiereczki alkoholowe. Baryłki. Jutro przetestuję coś innego. Mocniejsze trunki. Piwka. Ojej, jej, jej, jej. Kurwa, git malinka jest. Czego byśmy się dzisiaj napili? Może wisienki? Mam zamiar zjeść je wszystkie. Nie wiem, ile tam jest alkoholu w takim cukierku. Mocne. Dobre. Cukierki na spirytusie to szybko wchodzą w łeb. Ciekaw jestem po zjedzeniu takiego jednego cukierka, czy już alkomat wyczuje sam ten alkohol, który mamy w buzi. Czy już jest jakoś, że pijany człowiek by był. Nie no, po jednym nie, może po trzecim zobaczymy. Dobre. Czego by tutaj? Kakaowy likier? Proszę bardzo. Danielu, twoje zdrowie.
to twój pomysł na cukierki. Mocne. Drugi. Jeszcze mamy jeszcze 8. Kurwa, 10 cukierków. Jak ja już pijam. Dobrze jest. Czekajcie, zatrzymam, już nie będę. A nie, jeszcze. Kurwa. Już pijam. Na razie zobaczymy, czy w ogóle pokażę, że w buzi jakiś tam alkohol miałem. W razie jakby mnie po imprezie tak zatrzymali. Ale ja po 3 cukierkach. Dobra. Bardzo dobry. Ale o co chodzi? Czuję smak taki, wiecie, jeszcze alkoholu w buzi. Zobaczymy za jakiś czas, czy coś pokaże nam tester. Powiem wam, już w oczy wchodzi. Dobra, minął jakiś czas. Po tych 3 cukierkach w buzi mam nadal smak takiego lekkiego alkoholu. Sprawdźmy sobie na jednym alkomacie, czy w ogóle coś pokaże takiego, wiecie, że kurwa, w oczach już mnie się mieli. Sprawdźmy. Czy sam ten smak pokaże w ogóle jakieś procenty na tym? Czy trzeba mieć we krwi? Dobra. Włączamy. Odlicza. Oczywiście. Majster czeka. 3 baryłki alkoholowe. I dmuchamy. Miedzi. O kurwa. Zobaczcie, ja pierdolę. Czekajcie, aż kurwa nie bierze. Ale w oczach już czuję te cukierki, kurde. W oczach czuję cukierki. Dobra, teraz sobie zjemy wszystkie te baryłeczki i zobaczymy, co i jak. To już nie będę pokazywał, żeby nie było lipy. Dobra, zjadłem wszystkie cukierki. Minęło jakieś 20 coś minut. Teraz sobie sprawdzimy. To było 10 baryłek z likierem. Przetestujemy sobie, ile tam teraz nam pokaże Fit Alkografit. No i pokazał nam 0. Zobaczmy sobie teraz Fit Alko Galaxy Plus. On tam się musi sprawdzić, oczywiście. Też pokazuje 0. I teraz sobie sprawdzimy Fit Alko DAT 2. Mierzamy. 3, 2, 1, go. Też mamy 0. Poziom alkoholu taki chwilowy z cukierków. Po pół godzinie zanika to jakoś we krwi. Za mała ilość widocznie jest. Także git malinka, dzisiaj przetestowaliśmy sobie cukierki. Jutro przetestujemy sobie coś mocniejszego. Mamy godzinę za 10:24. Wypiję sobie ze 2 piwka. Zobaczymy rano gdzieś koło godziny, nie wiem, 7:00. Co nam pokażą alkomaty? Czy możemy jechać, czy nie?
Dobra, ziomeczki, jestem już po dwóch piwach. Pierwszego sprawdzimy Fit Alco Graphite. Zobaczymy teraz, zobaczymy rano. Rano już pewnie nic nie będzie, no ale... Kurwa, na czerwono. Czyli jestem nieźle już szurnięty. Zobaczymy teraz Fit Alco Galaxy Plus. Ile nam pokaże. U 0,62. Praktycznie ten sam pomiar. Fit Alco DAT 2. Ile nam pokaże. Pięć. Ten pokazuje trochę mniej. Chyba, że źle zrobiłem pomiar. Tu były 6,2, obydwa pokazywały. No dobra, no. Jak widać, po dwóch piwach już się człowiek nieźle... nieźle czuje. No dobra, zobaczymy rano, co nam pokaże. No i git malinka. Wstaliśmy rano, zobaczymy sobie, czy po tych dwóch piwach człowiek z rana jeszcze się źle czuje. Fit Alco Graphite. Po samopoczuciu bym mógł powiedzieć, że się czuję, jakbym jeszcze coś miał. Po tych cukierkach może. Teraz Fit Alco Galaxy Plus. Trzeci z naszych testerów. Fit Alco DAT 2. Mam wrażenie, że w ten trzeba jak najdłużej dmuchać. Też jest zero. Piłem po północy. Dwa piwa. Dzisiaj rano. Niby nic nie mam. Git malinka, zawsze myślałem, że coś jeszcze jest. Pewnie też zależy od organizmu, zależy kto co jadł i w ogóle. Ale nie jest źle. Słuchajcie, dzisiaj przetestujemy sobie alkomaty czymś troszeczkę mocniejszym. Zobaczymy. Jedzie. Nie polecam takich zabaw. To się powinno sączyć bardziej z cygarkiem, ale damy radę. O kurwa macie. Jak widać, wypiłem tyle, język mi się mieli. Kurwańska. Oh shit. Nieźle normę przekroczyłem. Działa szybko. Mierzył. 5, 4, 3, 2, 1. Jedziemy. Musiałem przekroczyć normę. To jest hike. Może baterie słabe. Nie pij, człowieku. Jak ty pijany, kurwa, jesteś. Niemożliwe, kurwa. Jak mogłem normę przekroczyć? 0,2 chyba jest promila dozwolone. Także przekroczyłem barierę ostro. A wypiłem, powiem wam, tyle. Muszę wam powiedzieć, że wczoraj sporo sobie wypiłem specjalnie dla testu. Sączyłem sobie jakieś 3 godzinki to, do 3 rano. Minęło już 17 godzin. I teraz sobie sprawdzimy, jak to tam pokaże nam. Zacznijmy sobie teraz od testera DAT 2. No i mamy 0,0. Powiem wam, długo trzeba w niego dmuchać. Już zaczyna brakować powietrza do dmuchania. Dobra, sprawdzimy sobie Galaxy Plus.
00. I teraz sobie grafit zobaczymy. Ten krótko się dmucha. O kurwa, jeszcze coś jest? O jest, ten ma. Ten ma 4 zera, 3 zera po przecinku, tamte miały 2 zera po przecinku. No i pokazało 0,070. Czyli jakbym jeszcze coś miał w wydychanym powietrzu. O, nie spodziewałem się. Powiem wam, że bardzo mi się podoba grafit, że ma o 1 zero więcej do pomiaru. Jest tak bardziej dokładniejszy. A więc dobra, ziomki, byłoby na tyle. Polecam kupić sobie jakiś alkomacik. Myślę, że każdy z nas powinien mieć coś takiego w domu, żeby sobie po jakichś tam imieninach u cioci czy coś na drugi dzień sprawdzić, czy naprawdę możemy jechać samochodem, bo można się zdziwić, naprawdę. No dobra, byłoby na tyle. Żegnam się. Fajny teścik. Podobał mi się. No i tak. Git malinka. Strzałka.